Dobra, skończyłem pisać system operacyjny, logowanie, które zaraz zobaczycie. Idę się ogolić i oglądamy. Na początku wszystkich mocno zaawansowanych ostrzegam, że mogą się bardzo rozczarować, dlatego że ten kod jest napisany w takim kierunku, żeby nawet totalny laik sobie z nim poradził, żeby każda osoba, która coś tam kojarzy z informatyki, była w stanie przenieść to na inną platformę i była w stanie na przykład napisać swój własny program, więc będzie ciosany siekierą. Panie Kaziu, proszę napisać algorytm, który wczyta dwie tablice liczb, połączy je, a następnie posortuje. No dobrze, ale ten algorytm, ten kod będzie ciosany siekierą. Z pana, co to oznacza ciosany siekierą? Jak to, co oznacza, że ciosany siekierą? No po prostu siekierą, no w sensie nie dosłownie siekierą, tylko będzie napisane z grubsza, tak na szybko. Nie konkretnie poprawnie, ale no na szybko. Pan tą siekierę zawsze tak ze sobą nosi? Na co dzień nie, no ale no zazwyczaj mam inne narzędzia. Na przykład notatnik. Czyli ja, skoro już wiecie, co znaczy kod ciosany siekierą, czyli napisany z grubsza, no to możemy iść dalej. Spędziłem trochę czasu na to, żeby ten program jako tako wyglądał. Jest bardzo duże ułatwienie, przede wszystkim, że napisałem bardzo, bardzo szczegółową instrukcję do tego. Opisałem wszystkie funkcje, procedury, które jakkolwiek działają, których można korzystać. Zdaje się, że ten kod jest naprawdę bardzo, 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 bardzo długi. Jednak no po prostu to są fundamenty, które pozwolą nam dalej z tego w późniejszym czasie korzystać. Czyli będziemy mogli dalej rozbudowywać już dużo łatwiej i przyjemniej ten kod. Na razie musieliśmy postawić pierwsze kroki, żeby obsłużyć kartę graficzną i kilka innych peryferiów. Kolejnym wyzwaniem było optymalne obsłużenie karty graficznej, którą Wam w poprzednim odcinku pokazywałem. Optymalne, nieoptymalne, no niestety nie jest optymalne, dlatego że program, który znajduje się w Flashu, no ma jakieś tam błędy, w związku z czym nie da się zmienić prędkości na przykład transmisji na szybszą niż 4800. Pojawił się też pomysł, aby podłączyć klawiaturę pod USB albo inne peryferia na USB. Nie! Przynajmniej nie w tym obecnym projekcie. Dlaczego nie? W sensie nie da się tak prosto podłączyć klawiaturę USB, żeby po prostu działało. Wiem, że większość klawiatur tych nowoczesnych jest o tyle inteligentna, że potrafi sobie rozpoznać, że nie jest podpięta pod USB, tylko pod PS2, zwykłą fizyczną przejściówką 1 do 1. Ona to wykrywa, zmienia sobie protokół z USB na PS2 i komunikuje się przez PS2, czyli to USB jest po prostu tylko wtyczką USB, a ona tak naprawdę gada sobie z naszym sprzętem po PS2. Klawiatur od PS2 jest mnóstwo. Jak nawet w domu nie macie, to zakup PS2 to jest kilka złotych. No coś kosztem czegoś, prostota kosztem tego, że niestety idziemy troszeczkę w tył. Dobra, teraz dla tych, co faktycznie chcą wykonać to urządzenie. Najszybciej to rozwiązać przez zakup Arduino Nano albo Pro Mini, takiej płyteczki malutkiej. To jest koszt kilku złotych dosłownie. I lutujemy pod te piny, które zaznaczyłem Wam na schemacie na niebiesko. Nie musimy podłączyć kwarcu, resetu i tak dalej, bo wszystko już jest na tej płytce. Nawet programator. Po prostu podłączamy sobie pod USB, wpisujemy kod, działa. Gorzej mam ci, co chcą sobie sam mikrokontroler włożyć, no to muszą pamiętać, że muszą dać kwarc, odpowiednie do niego kondensatory, reset, podciągające, rezystory, no mnóstwo rzeczy musi dołożyć jeszcze tak człowiek z własnej ręki, jeszcze programator z zewnątrz, żeby to funkcjonowało. Podczas pisania tego miałem kilka wytycznych, na czym mi najbardziej na początku zależy.
To co? Piszemy dzisiaj system operacyjny. Thank you.